No cześć, dzieciaczki. Jak tam zdrówko? Bożniaku, Bożniaku, pomocy, pomocy. Zepsuł mi się domek. Halo, halo, nie słyszę. Bożniaku! Tak? O, smerwetko, nie zauważyłem cię. O co chodzi? O. Zepsuł mi się domek. Zepsułaś domek? Tak. Ale dlaczego? Bo chciałam zrobić obiad i zapomniałam, że zostawiłam jajka na gazie i wszystko mi się zepsuło. No to niedobrze. Będziemy musieli coś zaradzić na to. Zobacz, ja tu mam... Banczęsy. Banczęsy? I dzięki nim będziemy mogli naprawić twój domek. Cieszysz się? No to chodźmy. To ja sobie tu posiedzę i popatrzę. Jak ci buduję domek? Dokładnie. No dobra, ale ja ci domek zrobię. No to mamy już podstawę. Teraz tylko trzeba zająć się tym daszkiem. Ale brzydki, trzeba go poprawić. No, zdecydowanie. A ty co wy o tym myślicie? Poprawimy go, nie? Nareszcie skończona robota. Biorę sobie ten piękny dach i o! Smerfetko, smerfetko. Zobacz, co ja tu dla ciebie mam. Wow! Ale super nowy domek. Tylko wiesz co? On jest trochę dla mnie za mały. To nic nie szkodzi. Trochę poćwiczysz i będzie dobrze. Ty świniu. Już nie powiedziałem, że jesteś gruba. Aha. Tylko to co? To przepraszam. Chodź się, stuknijmy noskami. Cieszę się, że mogłem pomóc. Widzę, że ci się podoba, bo musi ci się podobać, bo ja zawsze fajnie to robię. I w ogóle dzięki za wszystko. I ja idę robić rzeczy ważniejsze niż ty robisz. No. Ale wiesz co? To wygląda jak czapka dla wielkoluda. Spójrzmy. Wyglądam jak wielkolud. Co ja idę? Idę ważne sprawy robić. A dobrze, Jerusalem. Ale w sumie jakby się pozbyć dachu i wejść tu do środka, dodać jeszcze jednego banczęsa. Wow! I mam spódniczkę!